Aleksandra Ryba, jestem odpowiedzialna za ubezpieczenia oraz za finansowanie. Popularny jest ostatnio wynajem długoterminowy. Różnice między leasingiem a wynajmem długoterminowym. W wynajmie długoterminowym często klient ma wszystko wliczone w cenę. Często jest to dużo większy wykup niż w leasingu. Przychodzę do Ciebie w momencie, kiedy chcę kupić konkretny samochód, ale też wracam do Ciebie w momencie, kiedy już jestem szczęśliwym posiadaczem Forda. I co mogę u Ciebie załatwić? Ubezpieczenie. Mamy ubezpieczenia Ford Leasing, ale mamy również inne towarzystwa ubezpieczeniowe, także zawsze też coś znajdziemy dla klienta, czym będzie zainteresowany. Czy Kowalski, jadąc i chcąc ubezpieczyć jakąkolwiek inną markę, może się u Ciebie pojawić? Również pan Kowalski może do nas przyjechać, wyliczymy składkę.